A po to żeby lepiej wejście. Na co? Na to, co rodzice pomogli. Mamy przedszkole, sprzedaliście budynek, mamy przedszkole. Nie ma miejsca dla 7 i 8 klasy, a jest miejsce dla 3-4 lat. To tam za chwilę. Nawet nie mamy pomysł, panie burmistrzu. Dobrze, dziękuję za spotkanie, bardzo mi miło. Życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego. Dlaczego pana życzy powodzenia w kwestii, której pomysł jest osobą decydującą? Państwa ja nie jestem. A kim pan jest? Panie, rada jest cała. Nieprawda, prawda. Rada miejska jest decydująca. A pan większość, panie burmistrzu. Wszystkiego dobrego. Wszyscy rozmawiajmy o dzieciach naszych, a nie politykach. Nie róbmy polityki. Dlaczego na burszy? Organem prowadzący szkołę Pilchowiec, gmina Police. Gmina Police i koniec. Więcej, żeby 7-8 klasy. A 5 etatów jest... A jeszcze... Jedyną osobą jest burmistrz w przypadku tej szkoły. Dlatego trzeba to powiedzieć, po to, że żeśmy się spotkali. Może pani coś powie? Ja bardzo chętnie to powiem. Bardzo zapraszamy. Dziękuję bardzo. Proszę. Chciałam powiedzieć, że przede wszystkim rodzicom i dziadkom, babciom, dzieciom chodzi o to, żeby ta szkoła była, bez względu na układy polityczne. My się do tego nie chcemy mieszać, ale chcemy, żeby nasze dzieci... Przez 70 lat szkoła istniała i było dobrze. Moja córka kończyła szkołę w 80-tych latach, 90-tych. I wtedy warunki były jeszcze gorsze i szkoła miała bardzo dobre wyniki. I nie było boiska, i nie było wygód wszelakich. I jakoś dzieci mogły się w tej szkole znaleźć. Mój syn też kończy tą szkołę. I byliśmy wyżem demograficznym. Krzysztof chodził z nią razem do klasy, z czego jesteśmy też dumni, że taki człowiek w naszej szkole się uczył. I chcemy, żeby ta szkoła dalej była. Po prostu nie chcemy kłótni, nie chcemy nerwów, tylko chcemy, żeby ktoś logicznie nad tym się zastanowił i żeby usłyszał głos mieszkańców, dzieci, rodziców i innego pokolenia następnego. Panie brawo! Jak nam rząd pomoże, to wszystko zrobimy. Panie burmistrzu, to musi pomóc gmina tym mieszkańcom. Nie, 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 nie pan, nie rząd, nie rząd, gmina ma to zrobić. Panu cała nadzieja. Także panie burmistrzu, pani nadzieja. Jedyna decyzja w panu. Nadzieja w premierze i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Możemy pomóc. Obiecuje pan tym mieszkańcom już ile lat i widzę, to wszystko się rozchodzi. A obiecanki za całki to wiemy. Ale my żądamy, aby ona była ośmiokresowa. Dla dobra naszym dzieciom, panie burmistrzu. Dzień dobry pani. Nadzieję na Polonię. Dzień dobry pani. A pan burmistrz nam otworzy szkołę. Słuchamy. My jesteśmy również za waszymi dziećmi, proszę państwa. No to dobrze, to dlaczego nie chcecie 8 lat? W tej intencji żeśmy również zrobili spotkanie na prośbę pani kurator, żeśmy dyskutowali z Radą Rodziców i gronem pedagogicznym. Również pani kurator wizytowała waszą szkołę, sprawdziła warunki, całą logistykę przetrenowała i w następnym spotkaniu dla obydwu stron również będziemy na ten temat rozmawiać. Spotkanie to odbędzie się w terminie dogodnym dla obydwu stron. Także pani kurator to wszystko wzięła pod uwagę, zobaczyła, jakie warunki są bytowe uczniów i nauczycieli. My tak samo, żeśmy, ja od dawna to wiem, jak jest i również nad tym myślimy. Będziemy mieć następne spotkanie po 15 albo koło 20 października.